Że ja specjalnie z Gdańska przyjechałam, dlatego że jest to tak rzadko wystawiany artysta, że powiedziałam sobie, nie mogę stracić tej okazji i nie żałuję. Wprawdzie to nie jest strasznie daleko, ale naprawdę polecam. Gratulacje, przepiękna wystawa i uważam, że to jest artysta, którego warto propagować. Te dzieła są bardzo szczegółowe, mają bardzo dużo światłocienia i bardzo, jak w samych opisach było napisane, że sam autor pracował nad tym, żeby obrazy miały harmonię, co nim, dla mnie jest abstrakcją. Ja sama nie umiem rysować, malować, dlatego też przyszłam, żeby to zobaczyć. Więc bez uzyskania tej harmonii myślę, że było najtrudniejszą rzeczą i to widać przy całej wystawie, że ma ona swoją bardzo specyficzną atmosferę. Myślę, że wartą obejrzenia. Podoba mi się, to takie wycieszenie, takie po prostu brakuje w tych czasach, brakuje ludziom takiego wycieszenia, spokoju. Wszyscy są nerwowi, ja też jestem nerwowy ogólnie i to ja raczej to uspokaja. Na niego się, że tak powiem, przypadkowo wpada ktoś, kto lubi Hoppera, Vermeera. Ja powiem szczerze, że naprawdę kiedyś oglądając jakieś filmy, że tak powiem, jakiś algorytm go wysłał i nie żałuję i już jak wpadnie się w Hammershoya, to już później nie można go zostawić. It speaks a lot, looking at him, the timeline of his life, the fact that his teacher saw that he was doing Bardzo wiele in daje kalendarium artysty. Niesamowite jest to, że jego nauczyciele dostrzegali, że jest inny i nie chcieli go zmienić. Dzięki temu powstały później wspaniałe obrazy. Pracowałem w British Museum i dobrze znam ten budynek, ale spojrzenie Hammershoya jest nietypowe. To zupełnie wyjątkowe, w jaki sposób zdecydował się on ująć to miejsce. Oczywiście wcale nie chodzi tu o budynek, ale o perspektywę, o myślenie artysty, o sposób postrzegania rzeczywistości. Jego obrazy są bardzo spokojne. Patrząc na nie, można się zatracić. To jakbyś zanurzał się w obraz, czujesz się, jakbyś tam był.